Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotujemy ciasto kruche bez jajka. Pojawił się jakiś czas temu komentarz właśnie, czy mogę zrobić ciasto kruche, jak w domu nie mam jajek. No więc ja odpowiadam, tak, można zrobić takie ciasto kruche. Bardzo fajnie wychodzi. Oczywiście nie jest takie żółciutkie, klasyczne kruche ciasto, ale jest bardzo smaczne. I można robić je w ciemno. Będzie świetnie nadawać się do wszelkich tart, ale też jako spód, nie wiem, do sernika, czy po prostu do jakichś mniejszych ciasteczek. Możecie też spokojnie wykleić nim foremki do małych tartinek i zrobić takie fajne babeczki. Zachęcam Was do przygotowania tego kruchego ciasta, szczególnie właśnie, jeżeli nie chce Wam się iść do sklepu po jajka. A po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Na początku odmierzam mąkę pszenną jasną, dodaję do tego troszkę cukru pudru, a także szczyptę soli. Do tego dodaję schłodzone masło i całość siekam, aż masło będzie w małych kawałeczkach. Następnie dolewam śmietanę. Ja wykorzystuję zazwyczaj śmietanę kremówkę, ale nada się też śmietana o niższych procentach, na przykład chociażby 12%. Całość zagniatam aż do uzyskania jednolitej struktury. Ciasto chowam do lodówki na pół godziny, a następnie wałkuję je albo na podsypanym mąką blacie, albo między dwoma foliami spożywczymi. Ostrożnie, nawijając na wałek, przenoszę ciasto do foremki, dokładnie ją wykładam, po czym ciasto obciążam fasolkami i wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Piekę przez 15 minut, a następnie zdejmuję fasolki i zapiekam jeszcze kolejne 5 minut. Na tak wstępnie zapieczony spód nakładam ulubiony farsz i zalewam sosem jajeczno-śmietanowym, czy też wykorzystuję do przygotowania tarty na słodko. Może być również tarty zimnej, z po prostu takiej, którą wystarczy schłodzić. Po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.